Cześć kochani, tu Agnieszka i robimy dzisiaj mierzymy chińskie, mierzymy Soulmia. To jest sklep, który już chyba po raz trzeci wysłał mi ubrania, pozwolił mi jakieś tam rzeczy wybrać. W sensie ja im wysyłam więcej, oni coś sobie z tego wybierają. Czekajcie, siądę sobie na pufie po turecku, o, tak żeby mi było wygodniej. Zawsze mi coś tam wybierają i wysyłają i zobaczymy, co jest tym razem. Pierwszy film był całkiem fajny. Pamiętam, że rzeczy się podobały i Wam, i mi. W drugim też nie było najgorzej. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Mam nadzieję, piękne sukienki. Ja sobie wszystko wyciągnęłam już z głównego wora. Mam tutaj chyba 7 albo 8 albo 9 rzeczy. Także będziemy wszystko oglądać, oceniać. Wy oceniajcie koniecznie w komentarzach. Piszcie, co się Wam podoba, a co może niekoniecznie, albo co najbardziej i tak dalej. I jak zawsze będziecie mieć też zniżkę na hasło, które się Wam tu, gdzieś tutaj pojawia. I to jest właśnie zniżka na stronie, to jest taka moja zniżka dla Was. W sensie taka, którą mi tam ustawili, żeby moi widzowie ewentualnie mogli coś zamówić z tą zniżką. Dobra, słuchajcie, myślę, że nie będę przeciągać tego wstępu. Jestem bardzo ciekawa, co będzie, bardzo, bardzo. Jeżeli też jesteście ciekawi, ciekawe, to zostańcie ze mną, oglądajcie, możecie subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, śledzić mnie na Instagramie, jeśli mnie tam nie obserwujecie. I przechodzimy do rzeczy. I zaczniemy od czegoś pięknie zielonego. Jeżeli chodzi o zieleń, to jest to jeden z głównych trendów sezonu. Może zwróciłyście uwagę na sieciówki, że tam jest bardzo dużo zieleni. I ja jestem przeszczęśliwa, bo pamiętam, jak parę lat temu był trend na zieleń, ale to była taka zieleń, której akurat ja nie lubiłam. Taka długopisowa, taka niesoczysta, nietrawiasta do końca. I tak jakby no, nie znalazłam wtedy dla siebie za dużo rzeczy. Natomiast teraz jestem bardzo szczęśliwa, bo w trendach jest właśnie ta zieleń, te odcienie zieleni, które ja najbardziej lubię, czy jaśniejsze, czy ciemniejsze, ale właśnie takie trafiaste, takie piękne. I pierwsza rzecz właśnie taka zielona jest i to jest, i to jest, i to, o, spódnica, nie, poczekajcie, sukienka. Bo tak jak mówię, ja im po prostu więcej linków wysyłam i nie wiem, co oni potem mi wyślą do końca, a nie sprawdzałam. Więc tak, popatrzcie, mamy chyba taką długą albo midi, piękną zieloną sukienkę, w sensie piękny kolor, a jak będzie zresztą, to zobaczymy. Dekolt jest taki, wiecie co, ona mi bardzo przypomina sukienkę z H&M'a, taką kwiatową, co mam, bo ma odkryte też plecy. Widzicie, tu są takie marszczone jakby ramionczka, odkryte plecy, ej kurde, fajna. I tutaj mamy jeszcze chyba wycięcia te takie modne. Takie, bo widzę, że tutaj jest tak, wiecie, nie do końca, tylko tak pod kątem, więc chyba takie wycięcia będą. Nie wiem, jakby to się mogło na mnie sprawdzić, co się okaże. Ja się cieszę, bo ja, wiecie, nic za to nie płacę, więc nawet jak będą jakieś rzeczy, które totalnie mi nie pasują, no to trudno. Nie będzie tak, że wydałam kasę i leżę i kwiczę i myślę, że to jest też fajne pod tym względem, że na przykład możemy coś fajnego tutaj razem wykoncypować, coś fajnego znaleźć, a możemy też wystrzec się bubli. I tutaj mam rozmiar L. Może to być poliester, ale może to być jakieś coś z, nie wiem, z wiskozą, z lnem, z bawełną. Najlepiej sprawdźcie sobie na stronie, jak będzie się Wam podobało, bo tam powinny być składy podane. Linki do wszystkich rzeczy będziecie mieć w opisie. Także coś takiego. Kurczę, jak na razie zapowiada się dobrze, zmierzmy. Wiecie co, ta sukienka jest czadowa, tylko kurczę, mogłaby być, ja mam talię, tutaj ona jest trochę powyżej talii. Myślę, że nawet tego za bardzo nie widać i przez to też jest taka w miarę komfortowa, no ale wiadomo, że tak jakby trochę rozmiarowo jej brakuje, tak troszeczkę, troszeczkę, a bardzo mi się podoba i nie wiem, czy nie rozluźnię sobie tych gum po prostu, bo to jest kwestia tego, o tego, tych gumek dwóch, które są tutaj, żeby ona była po prostu niżej. Tak się prezentuje z tyłu. Fajna jest moim zdaniem, czekajcie, zasłonię sobie szafę. Jest moim zdaniem, fajnie wygląda i ma te wcięcia rzeczywiście, tak jak mi się wydawało, ale one nie są jakieś takie drastyczne, natarczywe, tak mi się wydaje. Natomiast nie mam do niej biustonosza, no bo nie może być biustonosza. Jedno, co mnie zastanawia, to to, że tu jest tak mocno strasznie zabudowana, więc tu musi być jakiś, nie wiem, naszyjnik, cokolwiek, bo tutaj tak wiecie, na maksa dodaję. W sumie do mojego typu sylwetki, do mojego dekoltu, to, że jest zasłonięte, to tak jakby nie przeszkadza. Ale jest fajna. Patrzcie, jaka jest piękna po prostu, ma świetny kolor i ona ma kieszenie? Nie, nie ma kieszeni, ale jest świetna moim zdaniem. Kolor jest ekstra i fason też jest bardzo fajny.
Czy widać, że jest na mnie jakoś tak trochę za mała, czy nie? Możecie mi napisać. Czy to jakoś tak się rzuca w oczy, czy przejdzie, bo bardzo mi się podoba i mam plan w niej śmigać, więc napiszcie mi, czy widać, że jest trochę tutaj wyżej niż powinna być, czy spoko. Także pokazuję Wam jeszcze raz. Fajna, nie? Dajcie znać, co sądzicie. Napiszcie mi w komentarzach i idziemy dalej. Kolejna rzecz to jest chyba jakiś taki bazowy podkoszulek. Chyba coś takiego sobie wzięłam. Widzę, że tutaj jest rozmiar L. A, jeszcze w międzyczasie Wam powiem, co mam na sobie. Sukienkę chyba z jesienno-zimowej kolekcji z Mojito. Kolczyki właśnie Shein'owe. Pomadka to jest Nabla Dreamy Liquid Lipstick Zen odcień. I na oczach testuję, słuchajcie, paletę Nataszy Denony, najnowszą tą Zendo dużą. Więc niedługo będzie pewnie też film z podsumowaniem. Aha, to jest, dobra, wracam do tego. Aha, no i zegarek Corsa, ten Slim Runway, on się nazywa. Chyba na Zalando go można dostać jeszcze. Tak, to jest zwykła koszulka w kolorze kaki, takim przygaszonym, znaczy kaki, ciemnej, oliwkowej zieleni. Może w ten sposób, bo kaki to jest inny kolor. Z trójkątnym dekoltem, także taka prosta, bazowa. Tak jak powiedziałam, rozmiar L, kurczę, pewnie nie będzie składu, ale ona jest taka fajna w dotyku, powiem Wam. Nie wydaje się syntetyczna. Tak, rozmiar L i znowu metka jest wycięta, także nie dowiemy się, przynajmniej w tym momencie. Sprawia wrażenie albo bawełny z jakąś domieszką. Nie wiem, no fajna jest po prostu, przyjemna bardzo taka w dotyku. Ma taką lekką szorstkość właśnie, dlatego mi się z lnem skojarzyła. Myślę, że nie będzie dla skóry, dla ciała nieprzyjemna. Natomiast no jest taka surowy materiał. O, nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, że są takie tkaniny, które mają wrażenie takiej surowości. To właśnie to jest to. To jest prosta, najzwyklejsza koszulka właśnie w takim kolorze, taki baziak, także zobaczmy, jak leży. Dobra, słuchajcie, i ta koszulka jest całkiem spoko, ona nie jest praktycznie w ogóle elastyczna, to Wam chciałam powiedzieć, jak ją zakładałam, i jest całkiem niegłupio odszyta, powiedziałabym. Wygląda fajnie, widzicie? Dekolt jest taki dosyć szpiczasty, więc fajnie tutaj wysmukla wszystko, ale też nie jest za głęboki. Jest taki, że jest trochę dekolcik, ale nie bardzo głęboko. Długość jest taka, jestem w dresach na dole, jakby co? Taka o, widzicie? Do połowy pupy i można oczywiście włożyć ją w coś, po prostu w jakieś spodnie, podwinąć i tak dalej. Fajna jest ta bluzka, fajna jako taka bazowa totalnie rzecz. Podoba mi się. Rękawki są być może trochę takiej długości i tak się rozchodzą, że tak jakby sprawiają, że ta ręka nie wygląda smukło, ale to jest bardziej taka rzecz jak dla mnie po prostu chillowa, także podoba mi się, fajna jest. I jakościowo też wydaje mi się całkiem spoko. I kolor też jest całkiem twarzowy, znowu to jest zieleń, więc ona nie będzie idealnie w kamerze taka, jak jest w realu. Dawajcie znać, co sądzicie, mi się podoba. Dobra, ale to jeszcze nie jest koniec zieleni, słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo zielono, bo wyczaiłam na Solumia właśnie dużo fajnych zielonych rzeczy. Ale zanim do nich przejdziemy, to będzie coś różowego. Czekajcie, mam cały czas te włosy właśnie, jak są kurcze, krótkie, zresztą jak są długie to też, ale jak są krótkie, to ciężej je ogarnąć. Cały czas mi spadają na oczy. Ok, wyciągam kolejne. Tu mam co? Rozmiar L, bo akurat trafiłam na rozmiar. Czy to jest jakaś bluzka? Czy to jest sukienka? Czy to jest... Co to jest? Co to jest? To jest bluzka. A, o! Tak, coś takiego. O, ładna! Taka różowa z kopertowym dekoltem. Tutaj była przed chwilą zawiązana, ale mi się odwiązało, jak ją ruszałam. Czekajcie. O! Z takim wiązaniem z przodu, właśnie z głębszym dekoltem. Bardzo ładny kolor, bo to jest taki róż wpadający w lekki fiolet, taki bzowy kolor trochę, tak mi się skojarzył. Tak, i rozmiar L. Znowu materiał jest całkiem niegłupi w dotyku i widzę, że ona jest taka gumkowana, tak jakby w talii, troszkę taka baskinkowa, więc też zapowiada się całkiem nieźle. No ale wiadomo, różnie to bywa, tak, tu też jest, widzicie, metka wycięta, różnie to bywa z tymi chińskimi sklepami, coś się może zapowiadać cudownie na zdjęciu, okazuje się bublem, coś się może nawet już w rękach dobrze zapowiadać, okazuje się bublem, ale mam nadzieję, że będzie ok. Także myślę, że nie będę się więcej rozgadywać, no bo tak Wam pokazuję tylko po prostu, co wyciągnęłam, zaraz zobaczymy na mnie. Okidoki, teraz ta bluzeczka i wiecie co? Jest na mnie trochę za mała, stwierdzam. W sensie ona wygląda ok, jak tak się patrzy. Z tym, że moja talia jest tutaj, a ona ma
Nie wiem, czy to ma być takie pod biustem, może to ma być po prostu pod biustem i wtedy jest okej. Aha, może to tak ma być, a może nie? Kurczę, nie wiem, nie pamiętam ze zdjęcia, ale jak to dam tak pod biust, to wygląda spoko, moim zdaniem, fajnie. Natomiast no, wydaje mi się, że to jednak chyba w talii powinno być. No i w talii już jest niestety na mnie trochę za krótka, tutaj tak jakby w tej części. Ja mam 1,70 m, od razu Wam mówię, bo ja to zawsze wolę powiedzieć, bo jak nie powiem, to zawsze się znajdzie ktoś, kto się zapyta, ile masz wzrostu i tak dalej, więc mówię od razu. Bardzo ładna jest, ale nie jest to jakieś takie super, hiper ładne. No jest po prostu ładna, jest spoko. Nie wiem, czy jakbym w sklepie taką widziała, to bym ją, wiecie, jakoś się napaliła strasznie. Rozumiecie, o co mi chodzi, mój tok rozumowania, nie? Jest spoko, zamówiłam ją, ale nie mam czegoś takiego, że wow, super, hiper, ekstra. Czekajcie, podciągnę trochę spodnie. O, i pokażę Wam wtedy z tyłu, bo to tak chyba dziwnie wyglądało. Tak, także taka, co sądzicie, nosić czy spasować? Dawajcie znać, bo taka jestem niepewna co do niej. A jeszcze, czekajcie, jeszcze z nią wracam, bo sobie rozkminiłam jedną rzecz. Jakbym ją dała tak, pod biust, widzicie to teraz, to tutaj wszystko się spoko układa, a tył jest taki. I co myślicie? Może tak ona bardziej pasuje, może ona nawet tak jest na zdjęciu czy tam na wieszaku, a ja, wiecie, nie skumałam się. No, co sądzicie o tym, jak tak wygląda? Tak by mogła chyba bardziej przejść, nie? A, i tutaj coś mam. Słuchajcie, bo zawsze jak wybieram z tego Soul Mia, z tego sklepu, to oni zawsze chcą, żeby graficzne t-shirty wybierać. Tak jakby, no nie wiem, mają taką fazę, że tak jakby w tym wyborze niech będzie tam tych graficzne ubrania, nie t-shirty, właśnie tu jest dowód. Niech będzie coś z grafikami jakimiś. No to wybrałam, słuchajcie, bluzę. Tylko to wybrałam chyba tak, to jest S-ka dla mojego młodego, ale ona jest duża. Ojejku, to jest dla mnie bardziej taka. Z powrotem do, czekajcie, Marty, whatever happens, do not ever go to 2020. A no dobra, tak, tak, bo ja to wybierałam właśnie przez ten napis. Marty, whatever happens, don't ever go to 2020. Tak, czy nigdy nie wracaj do 2020. I tutaj macie to auto z tego powrotu do przyszłości. Fajne, fajna jest, ona jest taka melanżowa, niebieska, bo ja też czasami piszę, na przykład jak coś wybieram, bo chcą, żeby im linki wysłać, to im piszę, że na przykład ten, albo ten kolor, albo ten, który będzie dostępny, bo po prostu coś mi się podoba, nie? I wydaje mi się, że nie wybrałam niebieskiego, tylko właśnie to był jeden z moich wyborów. Grafika prezentuje się tak, jest czadowa ta bluza, podoba mi się. No to nie jest bluza z takim vibe'em totalnie na mnie, wiecie, żebym ja na ulicę wyszła w tym, czy coś takiego, ale no zobaczymy, mój młody jest jeszcze zdecydowanie za mały. To jest, kurczę, S-ka i jest duża. Tak, także założę ją ja i zobaczymy po prostu, jak się na mojej wielkości, że tak powiem, prezentuje. Okej, słuchajcie, teraz ta bluza i ona jest długa i wąska taka, widzicie? W fasonie jest taka, no węższa po prostu, ale no nie, wiadomo, że nie będzie jej nikt nosił, no nie wiem, może ktoś chce nosić jako taką sukienkę czy coś, ale dla mnie wygodniejsza będzie taka. Jest fajna, powiedziałabym tak ogólnie po domu na przykład. No niestety na mojego młodego będzie za duża, więc będzie moja po prostu. Ale tak bardziej po domu, bo ja takie rzeczy, nie noszę takich rzeczy raczej zazwyczaj na zewnątrz, no chyba, że mi coś odstrzeli. Kolorek jest fajny i też moim zdaniem jest całkiem dobrej jakości. Wydaje mi się, że tutaj jest jakiś syntetyk, jest coś tam syntetyku, nie wiem, może więcej, może mniej, bo ona jest trochę elastyczna i też nie miałam większych problemów z wyprasowaniem jej, ale wydaje mi się, że bawełna też tu jest, bo ona jest po prostu taka no, po dotyku tak jakby. Także tak się prezentuje, widzicie, fajna, śmigalna, bo także dawajcie znać, co sądzicie. No nie mówcie, że to hasło nie jest czadowe, po prostu. Dobra, to teraz Was podręczę z dzielenią, słuchajcie. Sukienka, to jest na pewno sukienka, tak? Mam nadzieję. Sukienka, ale ona jest duża. Znaczy w sensie, jak się ją ściśnie, patrzcie, taka. W ten sposób. I krótsza, z falbanką jeszcze na dole, w takiej satynie zielonej. I znowu w kamerze to jest ten kolor długopisowy. Tu jest piękna, piękna, soczysta zieleń. Tak samo jak ten płaszcz jest stylowy, który ostatnio też, kurczy, ten kolor nie jest totalnie oddany w kamerze. Tak samo jak mój kombinezon z Reserved, tak samo. Nie widać tej zieleni po prostu, jaka ona jest piękna. Tak, także tutaj mamy. Ciekawe, jaki ja tu wzięłam rozmiar. Czekajcie, już dotarłam. Elkę też, tak, Elkę.
No nie wiem, jakoś tak po wymiarach biorę te L-ki i mam nadzieję, że będzie dobra, ale wydaje mi się, że w samym biuście, kurczę, już jest bardzo szeroka. Mam nadzieję, że jednak jakoś to ogram. I tutaj mamy ściągacz w środku, paseczek, więc myślę, że może będzie ok. A jak nie, to się zapłaczę, bo bardzo mi się podoba kolor. Zobaczmy, jak leży. Dobra, słuchajcie, bałam się, że będziemy mieć tu fejla, ale jak tak ją założyłam, nie jest jeszcze ściśnięta tutaj, to na razie jest niefejlowo. W sensie jest luźniejsza tu, ale to jest taka luźność, taki luz, który powinien być, nie? Zobaczmy, jak tak ściśniemy. Znowu troszkę jest za wysoko. Kurczę, czemu ja taka urosłam? W sensie znowu talia w sukience jest te, nie wiem, 3 cm powyżej mojej talii, ale wydaje mi się, że to i tak wygląda w miarę ok. Dekolt jest duży, dekolt jest do podrasowania moim zdaniem. Da się to tutaj jakoś ten. Trzeba będzie coś tutaj podziałać. Patrzę jak, chyba podszyć troszkę w ten sposób i chwycić tutaj zatrzaskiem albo nitką. Lepiej zatrzaskiem, bo po prostu jest troszkę za głęboki. Ale ogólnie sama w sobie, no nie mówcie, że nie jest fajna ta sukienka. Jest czadowa, jest ładna. Podoba mi się. I kolor jest piękny, i fasonowo też jest spoko. Długość jest taka do przejścia, powiedziałabym dla mnie. To jest dla mnie długość, przy której ja zakładam pod spód cieliste shorty. Tak, wiecie, dla pewności, jakby mi coś pofrunęło i tak dalej. To jednak, żeby tą pewność mieć. Fajna jest, podoba mi się. Co myślicie? I czekajcie, bo się, o, tu mam taki ten, na podłodze, ja mam taką podłogę z paneli drewnianych i tu jest taki jakby sęczek jeden i ja zawsze tutaj staję, żeby się w miarę w kadrze mieścić. Tak, także taka jest ta sukienka. Podoba mi się bardzo, ale tak jak mówię, jest do podrasowania po prostu tutaj ten dekolt. Może nawet coś będę kminić, bo za bardzo mi się podoba, żebym sobie ją odpuściła. Także piszcie, co Wy sądzicie, czy jest spoko według Was i idziemy dalej. I tutaj wzięłam sobie jeszcze jeden graficzny ten podkoszulek. Czekajcie, zobaczymy. Sobie wzięłam, tak, sobie, bo tu jest rozmiar L, z pszczółką. Dlaczego wzięłam z pszczółką? Ja Wam to ostatnio tłumaczyłam. O, dobra, rozmiarowo spoczy. Nawet taki duży, może oni powiększyli rozmiary i tutaj mamy pszczółkę. Dlaczego wzięłam taki z pszczółką? Bo jak chodzę po domu, to już Wam ostatnio mówiłam, to chodzę często bez biustonosza, więc nie chcę mieć grafik, który mógłby mnie, wiecie, drapać po piersiach po prostu. I dlatego wybrałam taki z pszczółką, bo ta pszczółka jest mała i tak centralnie między piersiami. Także tak, to są w ogóle koszulki bawełniane zawsze. One są bardzo fajnej jakości, znowu jest metka wycięta. One są fajnej jakości składowo i tak jakby fajnie się je nosi właśnie po domu, bo mam kilka i w nich śmigam, także są po prostu spoczy. Załóżmy i zobaczmy, jak wygląda ten mój podomownik. Dobra, to teraz ta pszczółka. Pszczółka, pszczółka jest ok. Pszczółka, pszczółka jest tak, jak być powinna na piersiach, więc nie będzie mi przeszkadzać. Będzie to taka fajna koszulka podomowa. Ja lubię takie, jest jeszcze luźniejsza, większa, więc w ogóle czadowo. Tak się prezentuje, nie wiem. Nosicie w ogóle takie printowane, dobrze mówię, printowane, graficzne koszulki, lubicie? Ja jakoś już się ileś tam razy w moim życiu zdarzyło, że kupiłam, bo mi się podobało bardzo i potem nie zakładałam. Więc tak, obstawiam to bardziej na takie właśnie domowe. Jest fajna, jest komfortowa, jest luźna. Czy ona jest jakoś wyjątkowo elastyczna? Trochę jest elastyczna. Nie jest też z takiej bardzo grubej, nie jest takiego bardzo grubego materiału. Ona jest troszkę cieńsza, ale już z doświadczenia wiem po prostu, że te ich koszulki są fajne. Są fajnej jakości, nie są to takie, tak bym powiedziała, mówiłam to ostatnio w filmie. To są takie koszulki jak na przykład sieciówek, ale nie te najtańsze za 29 zł, tylko na przykład takie za 59, czy 69, czy 79 zł, jeżeli chodzi o jakość, tak jakby wiecie, organoleptycznie. Także taka, pszczółka po domu. Idziemy dalej. Kolejna rzecz to jest coś, czego nie pamiętam. Wiecie, co to jest? Czekajcie, wyciągnę. Albo to jest jakaś bluzka, chyba to jest bluzka. Ja coś takiego wzięłam. Tylko, że to jest króciusie. Tak mi się wydaje, że będzie problem, może być, jaki tu jest rozmiar. Widzicie, tutaj mamy tak jakby szydełkowany całą część i takie luźne tiulowe rękawki i falbanka. Kurczę, chciałabym, żeby to było dobre, bo mi się to bardzo podoba. Jest takie, wiecie, takie etno trochę, takie orientalne. No i fajne.
fajnie się zapowiada. I tu jest oczywiście wszystko tak jakby prześwitujące. Tutaj nic nie ma. Tu jest tylko ażurowe właśnie, ażurowe takie szydełkowanie. Usiłuję znaleźć jakąkolwiek metkę z rozmiarem, z czymkolwiek, ale myślę, że tutaj mi się to chyba nie uda. Nie uda mi się. Dobra, w każdym razie bardzo ciekawa rzecz, jak dla mnie. Przynajmniej, oczywiście, bo wiecie, no, zamawiam według swojego gustu. Bardzo ciekawa rzecz, ale mam obawy, że niestety to będzie, tak jak to przykładam, że będzie po prostu pod biust i tyle i może być złe. Także zmierzmy. Wiecie co, nie wiem co o tej bluzce myśleć, bo tak, widzicie, tu jest tylko biust tak jakby zasłonięty, nie? To jest takie mocno, mam wrażenie, poszerzone, ale ona wygląda ładnie. I tutaj jest ta falbanka na brzuchu, nie? Więc dla mnie coś by tam raczej musiało iść pod spód, jakiś top czy coś w tym stylu, bo no, niezwykła śmigec z gołym brzuchem. Ale generalnie mi się podoba. Bardzo. Bardzo fajna jest, bardzo ciekawa. Taka właśnie trochę boho w takim stylu, do dżinsików, do shortów na lato. Myślę, że jak najbardziej przejdzie. Fajne są te wzory, ładnie to wygląda. Widzicie? Tak, tutaj też jest niby kwadratowy dekolt, ale on jest mniejszy i nie jest takie, nie dodaje tak masywności. Także powiem Wam, że jestem na tak z tą bluzką. Szczerze to ona jest taka dziwna, powiem Wam to jeszcze, że jak ją wzięłam tak w ręce, u góry trzymając, chciałam zobaczyć, gdzie jest przód, a gdzie jest tył. To nie byłam w stanie stwierdzić, gdzie jest przód, gdzie jest tył, bo ona jest identyczna z przodu i identyczna z tyłu, więc tak jakby no, można ją założyć albo tak, albo tak. No, także taka, podoba mi się sobie w tym nawet. Jest takie spoko, wiadomo, że tutaj też poszerzę i tak dalej, ale to jest ten vibe, który ja lubię, taki totalnie chillowy i myślę, że też będę w niej śmigać, jak się to zrobi troszeczkę jeszcze cieplej. O, jeszcze to mi przyszło, chyba wiem, co to jest, wydaje mi się, że to jest koszulka. Taka prosta, zielona, rozmiar M. O, tak, no. Taki zwykły podkoszulek, też właśnie w takiej fajnej, soczystej zieleni. Ta trochę w taki neon jakby wpada. I tu mam rozmiar M. To jest coś takiego, co sobie rozkminiłam pod, nie wiem, pod kardigan, pod kurtkę, płaszczyk, nie wiem, sweter, cokolwiek, jakąś narzutkę. Właśnie w takim zielonym kolorze. I tu znowu jest metka wycięta. Tutaj mamy na pewno jakiś elastan i wydaje mi się, że to już jest troszeczkę bardziej syntetyczne. Ale tak jak mówię, nie powiem Wam. Kurczę, dzisiaj, wiecie co, tak... Przynajmniej jak patrzę, bo ja jeszcze tego nie mierzyłam, Wy już wiecie, jak te rozmiary się tam kształtują. Natomiast jak tak patrzę na te rzeczy, jakie wyciągam, to mam wrażenie, że te rozmiarówki, może ja zamówiłam po prostu dużo większe niż zwykle, ale wydaje mi się, że nie, a są takie większe, bo to popatrzcie, to jest M-ka i to jest duże. To jest takie duże, po prostu. Także zobaczmy, jak wygląda na mnie. No, jest spoko ta koszulka, słuchajcie. Dekolt jest o taki większy, no jest dosyć duży, ale jest okej jak dla mnie. Teraz mam taką długość włosów, że nie muszę tych długich włosów sobie tutaj dawać, tak żeby, wiecie, zasłonić tą część, żeby to smuklej wyglądało, tylko same mi się bardziej tak układają. Takiej jest długości, taka luźniejsza, ale powiem Wam, że myślałam, że ona będzie dużo jakby większa na mnie, a jak ją tak założyłam, to jest idealna. Powiedziałabym, że jest idealna. Taka zielona, ona ma rzeczywiście taki neonowy jakiś kolorek, jest fajna właśnie do jeansów jakiś będzie, czy nawet, wiecie, do dresiku, jest totalnie chillowa i podoba mi się ten dekolt, bo on jest większy, taki troszkę odsłaniający, powiedzmy tak, ale nie jest za duży też, nie? Jest wygodny po prostu. Tutaj rękawki są, może nie są przylegające, ale są też troszkę po tej ciaśniejszej stronie i są takiej długości, że nie, tak jakby nie pogrubiają jakoś tak maksymalnie. Także spoko, jestem zadowolona, będę nosić, fajna. Kurczę, fajne te rzeczy, to co dopiero zmierzyłam. W sensie, najpierw mierzę, o, muszę Wam wytłumaczyć. Ja mierzę najpierw te rzeczy na tym kadrze, w tym momencie mniejszym, nie w całości, więc jeszcze pozostałych rzeczy nie mierzyłam, ale wszystkie te, co mierzę w tym kadrze, kurczę, jak na razie spoko. Chociaż może się okazać, że... Chociaż nie, tą chyba pod koniec Wam pokazywałam. Dobra, nieważne, dawajcie znać, co sądzicie. Spoko! Według Was i idziemy dalej. Tu mam coś w niebieskim, pięknym kolorze i ten kolor mi przypomina mój kombinezon z Zary, rozmiar L tutaj widzę. Coś zapinanego na zamek i to jest sukienka. O, o, u, a, u, sukienka. Sukienka. Się jaram strasznie. Tylko mam nadzieję, że ona będzie dobra, bo... No bo mam taką nadzieję po prostu. Sukienka w takim fajnym niebieskim kolorze i dół jest cały prosty. Materiał, nie będę się zakładać, ale obstawiam, że tutaj mamy sporo bawełny. Pewnie też metka
nie istnieje tutaj, w sensie kiedyś może istniała, ale już nie istnieje. Chyba, że mnie miło zaskoczą. Czekajcie, próbuję wymacać. Ale nie, nie ma. Nie ma metki, ale kolor jest fenomenalny, jak dla mnie. Kolor. I tutaj mamy ten dekolcik taki, za którym ja może nie za bardzo przepadam, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A nóż widelec akurat siądzie. Wydaje mi się, że góra będzie troszkę na mnie obcisła, a ten dół luźniejszy. Zobaczymy, jak to będzie wszystko na sylwetce wyglądać. Także mierzymy. No dobra, mamy tutaj trochę szatę taką. Ale wiecie co, czuję się bombowo w tej sukience. Jest bardzo fajna. Jedyne co, no to to się potwierdza, że ja nie przepadam za tym takim dekolcikiem z tak i tak. Co to ma dawać w ogóle? Nie wiem, nie mam pojęcia. Drapie. Drapie ściany na balkonie, tam gdzie jest słońce, wiecie, przyciąga się ostrze pazury. Mamy taki blok, że jest taka faktura, jakby lubi to robić. Na szczęście nie wydrapał dziury jeszcze. Dobra. Tak, także tak się ta sukienka prezentuje. To jest taka typowa, jak teraz możemy znaleźć w sieciówkach, ale takiej w sieciówkach nie widziałam. W sensie, żeby była taka błękitna, właśnie takiej długości. Materiał też jest świetny. Bardzo, ona jest jeszcze nie do końca wyprasowana, bo ciężko się prasuje, to trzeba przyznać. Jakby wiesz, wiecie, tak jak len i tak dalej, no prasuje się ją długo, ale jest spoko. Rękawki są, jak widzicie, takiej długości, natomiast dla mnie one są trochę takie... Ni w kij, ni w oko, powiedziałabym. Nie wiem, może to w kamerze będzie na przykład dobrze wyglądała, mi się tak wydaje, ale raczej ja jestem bardziej za taką długością. Tak, żeby to było troszkę mimo wszystko smuklejsze. No jest to taka sukienka, wiecie, domek na prerii i tak dalej, ale fajna jest, bardzo mi się podoba. Długość ma też fajną, bo nie kończy się w najszerszym miejscu łydki, przynajmniej na mnie, z boku wygląda w ten sposób. Widzicie, ona jest tutaj po prostu też luźniejsza, nie jest przylegająca. Talia jest trochę wyżej niż moja talia, no ale umówmy się, że to możemy potraktować jako ten trochę podwyższony stan, który teraz tak bardzo jest w trendach. Zastanawiam się, czy z dekoltem nie zrobić bardzo prostej rzeczy, bo to w sumie nie będzie dużo roboty, zaprasować go w ten sposób. O, czekajcie. Tak, i mamy wtedy dużo fajniejszy dekolt według mnie. Myślę, że tak to zrobię, że ją po prostu zaprasuję tutaj tak na maksa, na maksa, na maksa. Czy tam może ewentualnie przychwycę jakoś też? Tak, tutaj można chwycić. No, żeby tak jakby uratować ten wkurzający dekolt. I bardzo mi się podoba, będę w niej śmigać. Zdecydowanie jest ekstra. Jest ekstra. Ona wygląda jak, kurczę, z jakiejś Zary. No z H&M-a to nawet lepiej niż z H&M-a, ale jak z jakiejś Zary właśnie... Z mango mi się też kojarzy. Superowa jest, bardzo fajna. Bardzo się cieszę, że ją zamówiłam. Dobra, napiszcie mi, co wy sądzicie i idziemy dalej. I kolejna koszulka. Ta też jest dla mnie, bo XL-ka i jest z kotem. Ha, 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 ha. Taka. Taka. Taka, taka, taka. Przeczytałyście? To znaczy, że w tym momencie poznałyście mnie lepiej. Ja muszę się napić rano kawy. Słuchajcie, pierwsze co ja robię, pierwsze o czym myślę, no chyba, że wyskoczą mi jakieś rzeczy, nie wiem, dziecko ma gorączkę albo coś w tym stylu, to wiadomo, że nie. Ale pierwsze o czym ja myślę i jak mi ktoś przeszkodzi, to jest kawa. Jak mi ktoś przeszkodzi, to mam ochotę zabijać, naprawdę. Pierwsze co ja robię, jak wstaję, to idę do kuchni i parzę sobie kawę. W międzyczasie daję Kirosławkowi jeść i tak jakby to jest moja totalna rutyna. Więc ta koszulka idealnie odwzorowuje po prostu mnie z rana. I myślę, że mina tego kota, czekajcie, bo on odbija trochę światło. Może tak jakoś pod kątem go Wam pokażę. Myślę, że mina tego kota, to jestem też totalnie poranna Agnieszka, poranna ja. Także założę i zobaczymy, jakie to jest wielkości, bo wydaje mi się ogromne. Ha, 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 ha. Ha, 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 to cała ja. Taka jest ta koszulka, jest fajna, duża i też, kurczę, po domu będzie dobra, idealna, bo znowu, patrzcie, kot jest tutaj między biustem, więc będzie idealna taka śmigalna bo po chałupce. Pokazuję Wam, tak lubię te koszulki od nich, wiecie? Bardzo lubię. Są po prostu fajne, są takie fajne jakościowo i też mają ciekawe te grafiki, ciekawe te printy wszystkie. Takie śmieszne, wiadomo, że to można w różnych sklepach znaleźć, no ale tutaj po prostu też i oni tak jakby chyba się specjalizują w tych różnych koszulkach, bo oni mają, z tego co kojarzę, tam tysiące po prostu wzorów, jeżeli chodzi o właśnie te różne dziwne graficzki. Śmieszne, mniej śmieszne, zabawniejsze, mniej zabawne. W sensie takie pszczółka na przykład, no nie jest taka zabawna, nie? Czy tam jakieś, nie wiem, oko, serduszko i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Tak, także tak wygląda ta koszulka.
fajna, spoczy, jest szulowa pruft. Idziemy dalej, nie? I zielono mi, znowu zielona sukienka. I to jest dokładnie ten sam materiał. Nie sądziłam, że wyślą mi po prostu dwie tak bardzo podobne sukienki, bo to jest ta sama zieleń, ten sam materiał, ta sama satyna, tylko dwa różne fasony. A wysłali, no to ja nie mam nic przeciwko. Ta jest taka. Widzicie? Z takimi rękawkami z lekką falbanką, znowu ściągana w talii, długość. Myślę, że taka przed kolano, kopertowy dekolt i tutaj znowu mamy ten pasek, ściągacz, tak jakby, myślę, że ta rozmiarowo wydaje mi się lepsza, tylko trochę mnie przeraża, nie wiem jak było z tamtą, rozmiar tego dekoltu, powiem Wam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I ciekawa jestem też, jaki ja tutaj właśnie mam sizing. Gdzieś tutaj się pojawi, wiecie, oni czasami te rozmiary dają w takich dziwnych miejscach. Pamiętam, kiedyś robiłam film i jakieś właśnie mierzymy i szukałam. Nie wiem, czy to jeszcze szyjnowe nie było. I nie znalazłam w ogóle metki z rozmiarem. I wiecie, gdzie była wszyta? Tutaj. Jak jest ramię. No ja się z tym wcześniej po prostu nie spotkałam. Jak jest ramię, to tutaj była wszyta od spodu taka mała meteczka. Dopiero po jakimś czasie to zauważyłam. I próbuję znaleźć rozmiar. O, nie, wycięta metka, dobra, czyli tutaj się nic nie dowiemy. Na worku, tylko który to był worek? Nie wiem, w tym momencie nie wiem. Ale wydaje mi się, że chyba wzięłam rozmiar taki jak tamtej, więc pewnie jakiś L. Tak, taka sukienka. Dobra, to była ostatnia rzecz, teraz ją zakładamy. I koniecznie mi dawajcie znać, co z tych rzeczy się Wam podoba. Ja już jestem taka excited, bo tak, jak patrzę na to wszystko, jak to wyciągnęłam, to fajne rzeczy są, ale co się okazało już dla Was, a dla mnie jeszcze nie? No nie wiem, zobaczymy. Okej, mierzę tą kieckę. Okej, i tutaj mamy podobną sytuację jak w tej pierwszej zielonej, że dekolt jest bardzo głęboki. A teraz ją sobie, tak, no bo jak się tu ściąga, popatrzcie, to się ten dekolt zwija. Ale jeszcze mam jeden pomysł, na który nie wpadłam przy tamtej. O, o, to jest w tym kierunku. Właśnie, widzicie? Jak troszkę to marszczenia wszystkie stąd wzięłam, żeby się nie marszczyła ta część tutaj, to się ułożyło lepiej. I w tym momencie wystarczy już tylko, czyli przy tamtej też tak będzie, wystarczy tylko haftka jakaś, żeby po prostu tutaj przychwycić. I powiem Wam, że ta mi się bardziej podoba nawet. W tej się dużo jakoś tak bardziej chill czuję. O, jakaś nitka tutaj wisi. Tak, z tego, z szycia, czekajcie, żeby nie rozwaliła sukienki połowy. Rozwaliłam? Nie, musiałam urwać. Tak, no takie rzeczy się zdarzają wszędzie i w sieciówkach i tak dalej. Także ta mi się jeszcze bardziej podoba, powiem Wam. Tutaj się czuję jeszcze bardziej chillowo, właśnie może przez to, że ma te rękawy, że ma rękawki i tak jakby nie mam odsłoniętych ramion, to się czuję super, bardzo mi się podoba. I szczerze zastanawiam się, co mi się dzisiaj najbardziej podobało. Według mnie sukienki ta, tamta zielona, dobra, idzie w zapomnienie, nie jest taka fajna w porównaniu do tej. Ta pierwsza zielona i ta niebieska są sztosem. Dla mnie są super. Tutaj mam te rzeczy rozłożone, dlatego tak patrzę. Fajna jest bluza, fajne są koszulki. Czy coś jeszcze tutaj miałam? Tak się rozglądam i rozglądam. Nie no, spoko są te rzeczy, po prostu są spoko. Tak nad podziw spoko jak dla mnie. I fajnie się w nich czuję też. Także tak, jestem zadowolona. Całe mierzymy jest szurów approved praktycznie. Piszcie mi, co się Wam najbardziej podobało, co ewentualnie najmniej. No i w ogóle, jak tam wrażenia z dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że się fajnie ze mną bawiłyście, że miło spędziłyście czas, wychillowałyście się. Jeśli tak, kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!